myślałem o koncepcji piękna i związku piękna z prawdą. To mnie Folkierska na Platona kierowała, ale to było tak niesprecyzowane jeszcze wtedy, że dzisiaj o czym bym pisał? Wiesz, to jestem tak zakręcony wokół swoich spraw zawodowych, że nawet o tym nie myślałem ani przez chwilę. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dwuczłonowy na pewno. Pierwszy to był Odwaga, a drugie... Kurde, nie pamiętam. Funkcja autorytetu w wychowaniu. Studium psychologiczne, pedagogiczno-filozoficzne na przykładzie tekstów filozoficznych. Edukacja i polityka wybrania za... Nie. Wychowanie czy uspołecznienie? Edukacja a polityka? Wybrane zagadnienia z lewicowej myśli nad edukacją. To jest podchwytliwe pytanie. Mam odpowiadać tak krótko, zwięźle? Najlepiej. Nic. Po studiach wyjechałem na kilka miesięcy za granicę. Byłem w Londynie, w Irlandii. Potem wróciłem, kontynuowałem przez rok studia i trafiłem do wspaniałej pracy w korporacji. Jak otwierałem warsztat, nie miałem nawet pojęcia, jak działa silnik spalinowy. Kompletnie nie miałem pojęcia, ale już wiem i sporo rzeczy się nauczyłem. Pracowałam w Benugo. To jest najlepsza firma na świecie. Odbyłam staż w agencji koncertowej. Zrobiłam jeden festiwal. Pracowałam w biurze, w klubie. Nie byłam na emigracji. Mieszkałam w Londynie. Ja nie wyemigrowałam, to znaczy ja tego nie odbieram jako emigrację. Zająłem się mocniej tym, czym zajmowałem się w czasie studiów pedagogicznych pod koniec, czyli współpracą z krytyką polityczną, która mi się przejadła w dużej mierze i zająłem się teatrem. Od prawie 2 lat zajmuję się teatrem jako dramaturg. W sumie musiałem się zająć już powoli prozą życia i trzeba było trochę przyspieszyć pewne działania, żeby skończyć bycie studentem, żeby szybko złapać status bezrobotnego, przeszkolić się i tam była opcja na wzięcie jakiejś kasy z jaśnie panującej nam Unii i próbować założyć jakąś firmę. Głównie zajmowałem się pracą zawodowo, nie wiem, pasyjną, jak to nazwać, ponieważ robiłam to, co lubię i robiłam to zawodowo też, to w sensie brałam za to pieniądze. Z takich dużych rzeczy, czy z takich mniejszych, czy w ogóle, co mi przyjdzie do głowy? No, ożeniłem się, to jest na pewno ważne. Otworzyłem własną firmę. Od tego czasu pracuję i w zasadzie to wszystko. Narzeczeństwo ku chwale ojczyzny, małżeństwo i 3-miesięczna córka w tym momencie. Za 2 lata? Ty naprawdę się zdenerwujesz w ogóle. Za 2 lata chciałbym prowadzić własną audycję w Radiu PIN. Nic bym nie chciała robić, chciałabym być rentierem. Nie wiem. Chciałabym mieć dom. Nie w sensie rodziny, dom, budynek, duży dom. I pudelka. Chciałbym móc utrzymać taki sposób życia, ale nie w sensie wstawania bardzo późno i chodzenia spać jeszcze później, tylko z taki sposób życia z dużym elementem wolności, że mogę robić dokładnie to, na co mam ochotę i co też daje mi poczucie właśnie sensu. To nie tak zupełnie hedonistycznie, że po prostu fajnie jest, jak fajnie jest robić teatr i jeszcze być filozofem i w kawiarniach przesiadywać, tylko to po prostu daje takie poczucie sensu i takiego poczucia przeżywania życia rzeczywiście. Chciałbym mówić do ludzi i żeby mnie słuchali jeszcze. Chciałbym mieć stałą pracę, z której byłbym zadowolony, z której nie chciałbym zmieniać i chciałbym mieć
twardy grunt pod nogami, czyli myślę po mieszkaniu jakimś w miarę stałym. O, stałym miejscu w życiu. Za dwa lata chciałbym wiedzieć, co bym chciał robić w życiu na przykład, czy wiedzieć, co bym chciał robić za 5-10 lat. Znaczy nie chodzi o jakąś taką stabilizację, tylko nie wiem, wiedzieć na przykład, gdzie bym chciał pracować, co bym chciał robić. Gdzie być, nie wiem, odnaleźć jakieś takie swoje miejsce. Cały czas czuję się w jakiś sposób zawieszony, nie dorosły, chyba to jakoś tak dobrze oddaje ten stan. Myślę, że na dobre robić to, co robię teraz, tylko troszeczkę bardziej rozwinąć. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to bardziej rozwinąć to, co robię teraz. Na pewno chciałbym się przenieść z miejsca, w którym mieszkam. Na pewno będziemy się z Dorotą przygotowywać do bycia rodzicami powoli. Chciałbym trochę więcej podróżować i wrócić do swojego hobby, jakim jest granie muzyki, którą lubię. Jest plan na 5 lat, jeśli można to określić. Albo będą z tego jakieś finanse takie i praca nie bardzo toksyczna taka dla psychiki. Wersja alternatywna, że po prostu opuszczamy sobie te całe zamieszanie. Wracamy do jakiegoś małego miasteczka, gdzie mamy jakieś tam powiązania, czy rodzinne, czy nierodzinne. Czy po prostu stać nas może będzie na jakieś mieszkanie i tam sobie próbujemy układać już trochę w spokojniejszym stylu. Chciałabym tworzyć. Tak, chciałabym tworzyć. Do pewnego czasu lubiłem się określać mianem studenta, co było bardzo ogólne i tak naprawdę w każdej sytuacji można było rozwinąć w różny sposób. W tym momencie teoretycznie cały czas jestem studentem, aczkolwiek jest to już takie... myślę, że ta odpowiedź byłaby już bardzo naciągana. Jestem... ojej, jestem... Nie wiem, to jest trudne pytanie, zwłaszcza dla filozofa. No jestem człowiekiem, który szuka jakiegoś celu. Jestem poszukującym. Nie powiedziałem, że filozofem, ale i nie miałbym też jakiejś odwagi powiedzieć, że artystą, ale coś tak na tej granicy. Jakby to są te dwie rzeczy, które jakoś sprawiają mi największą jakąś przyjemność i są takie najbardziej sensowne. Wariatka. Jestem doskonałym pedagogiem. Jestem ciągle w takim rozkroku. Może tak. Jestem osobą, jestem kobietą, która jest ciągle w rozkroku, z takim poczuciem, że już robię krok do przodu, natomiast ciągle jestem w tej pozycji i w tym miejscu. Z jedną nogą z tyłu, jedną nogą do przodu. To są studia, ale też trochę taka próba szukania, nie wiem, choć odbicia się, tak, od tego, co już jest i pójście w nowe, nieznane. O, może tak, bo... Jestem dobrym człowiekiem. Niedoszłym magistrem. Jestem mężem i ojcem. Teraz, bo to jest priorytet dla mnie i to jest nawet ciekawe, bo rzeczywiście nie przymknęło wielu perspektyw, tak jak się wydaje wielu osobom. Przymknęło wiele chaosu w głowie, ale nie przymknęło perspektyw. Jestem, nie wiem, kim jestem. Jestem poszukujący, można tak powiedzieć, taki miesów przymytnikowy. No mężem przede wszystkim w tej chwili. No co się śmiejesz? Wyśmiało mnie, mam nadzieję, że to jednak nie było wyśmianie, tylko buzi teraz mi daje. Dobra. Czyli mężem przede wszystkim. Telefon. Kochanie, odbierzesz? Albo odrzucisz?
Dziękuję. I srebro, i złoto, to nic. Chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być. Jestem Wojtkiem Zraukiem Kossakowskim. Nazywam się Bartek Mocelewski. Piotrek. Mam na imię Staśka Stanisława. Najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Nazywam się Rafał. Na imię mam Piotr. Iza. Nazywam się Paweł Pytlarczyk. Byłem studentem Wydziału Pedagogicznego.